podpisaliśmy 4-letni kontrakt z Adrielem Baluą i zawodnik będzie naszym piłkarzem aż do czerwca 2025 roku. Adrielem byliśmy zainteresowani już rok wcześniej, we wcześniejszym okienku transferowym próbowaliśmy go z Karwiny pozyskać, nie udało nam się to, a w tym roku ponownie był na liście naszych życzeń, był jednym z 3-4 piłkarzy tego wąskiego grona skrzydłowych, którymi byliśmy zainteresowani. Na początku były to bardzo trudne rozmowy z Wiktorią Pilsno w maju. W czerwcu negocjowaliśmy mocno, to się nie udało. Teraz na samym końcu rozmowy przyspieszyły i pozyskaliśmy tego zawodnika. Adriel Balua jest to profil skrzydłowego, dokładnie pasującego do naszego zespołu. Zawodnik, który ma dużą szybkość startową, potrafi ją utrzymać na dystansie, doskonale gra jeden na jeden i potrafi dograć piłkę w pole karne. Jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że potrafi grać i na lewej, i na prawej stronie. Ma doskonałe dośrodkowanie, uderzenie, bardzo mocne uderzenie. Także liczymy i na jego asysty, i bramki w Lechu Poznań. I'm Adriel Balua. I'm playing winger, right winger, I'm left foot. And I'm here to give all my best for the club. I have been in Lille before, Denmark, after in Karvina, in Czech Republic, Pilsen, and then now I'm here. I'm the fast player, very good like in dribble and make some opportunities, and like sometimes I can score some goals also, assists, and yeah. So yeah, that's, I can add a lot of things to this team, I know that, and then I'm here for that. There is a new challenge for me. I want something like similar or a little bit more, and I consider this step a little forward. And then I heard many things about this club, the fans, the stadium, everything is crazy in here, and I'm looking forward to see the fans on the pitch, and yeah, I know that this year we can make a lot of things, good things. Adriel wraca do Pilsna, czekają go ostatnie dwa eliminacyjne mecze do Conference League z Wiktorią Pilsno. Podobnie sytuacja wygląda jak z Lubosadką, na którego również musieliśmy zaczekać. Będziemy mieli Adriela od przerwy na reprezentację.